Sens tego, co słyszymy we fragmencie z Zachariasza, to jest obietnica Boga, która wtedy, kiedy padała z ust Zachariasza, wydawała się kompletnie niemożliwa, niemożliwa do spełnienia. To jest, myślę, coś, co bardzo często my sami zadajemy sobie takie pytanie w życiu, jak to coś, co czytamy w Ewangelii, o czym czytamy w Piśmie Świętym, ma się spełnić w naszym życiu. Otóż to jest kwestia obietnicy Pana Boga, który często mówi do nas poprzez słowo niemożliwe. Można przeczytać całe Pismo Święte, można przeczytać wszystkie księgi Pisma Świętego i mówić, ja to rozumiem, ja się w tym odnajduję, z wyjątkiem jednej rzeczy. Nie wiem, jaka to jest rzecz dla was, ale ta jedna rzecz, ta, która wam nie daje spokoju i która wydaje wam się niemożliwa, to jest to miejsce, przez które Pan Bóg mówi. Mówi do nas, ja ci to obiecuję, że to ci się spełni, jeśli będziesz mi wierny. Właśnie w tym miejscu, które wydaje ci się jak kamień, jak wydaje ci się jak kłoda, wydaje ci się nie do przejścia. To jest także Słowo Boże, które jest skierowane właśnie konkretnie do mnie. W tych dwóch scenach z Ewangelii, z dzieckiem i z tym anonimowym egzorcystą, uczniowie jakoś obawiają się o siebie, o swoją pozycję. Zastanawiałem się, kto ma większe znaczenie. Jeżeli chodzi o tego wyrzucającego złe duchy, no to może im się zdaje, że to jest właśnie jakiś rodzaj przywłaszczenia sobie władzy, która powinna należeć do nich, jakiejś uzurpacji. A Jezus mówi, nie martwcie się o to, nie przejmujcie się tym. Naprawdę uczcie się raczej być bez znaczenia oraz uznawać za coś dobrego to, co takie jest, nawet jeżeli dzieje się gdzieś indziej.